Dobrze. Dzień dobry Państwu. Tutaj Maciej i Andrzej. I tak jak już we wstępie było powiedziane, dzisiaj zachęcimy Państwa do nauki systemu SAP, czyli pójście ścieżką albo konsultanta, albo Scrum Mastera. Powiemy trochę o tym, czym jest SAP, dlaczego warto się go uczyć i gdzie go można wykorzystać. Ja nazywam się Maciej Suder i tak jak wspomniano, pracuję w EYGDS Poland od ponad roku. Jestem inżynierem SAP-a, Scrum Masterem, Release Train Inżynierem. Dodatkowo jestem też wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku i w Chorzowie, ale to jakby w moim prywatnym i czasie poza pracą. Natomiast jeśli chodzi o pracę, czym się zajmuję? Jeśli chodzi o system SAP, jest to konfiguracja modułu jakościowego oraz modułu utrzymania ruchu. Dodatkowo jako Scrum Master i Release Train Engineer zarządzam zespołem Innovation Team, który tworzy aplikacje dla klientów, tworzy spotkania, egzekwuje codzienne zadania, które robią programiści, testerzy, no i też również zajmuję się testowaniem aplikacji tworzonych przez zespół Innovation Team. Okej, to teraz troszkę zdań o mnie. Ja nazywam się Andrzej Gosiński. Nasza kariera z Maćkiem jest bardzo zbliżona, jak Państwo widzą na tym slajdzie. Też pracuję oczywiście w firmie EY jako konsultant, z tym, że jestem konsultantem od modułu sprzedażowego, czyli zajmuję się wszystkim, co jest związane ze sprzedażą oraz dystrybucją. Jestem certyfikowanym konsultantem w tych dziedzinach. Oraz tak samo jak Maciek, jestem wykładowcą na Uniwersytecie WSB i na Akademii Leona Koźmińskiego. Moja praca głównie skupia się na konfiguracji systemu SAP, tworzeniu DEM dla klienta, które potem klient może zakupić od naszej firmy, oraz upgrade'owaniu, czyli wgrywaniu nowego oprogramowania już do samego systemu SAP. Ale czym się konsultant będzie zajmował dokładnie, to jeszcze Państwu wszystko opiszemy. Okej, powiedzieliśmy już, że jakby wykład jest o SAP-ie, ale czym tak naprawdę jest SAP? SAP jest systemem ERP. System ERP to jest skrót z języka angielskiego od Enterprise Resource Planning, czyli mówiąc po polsku, rządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Jak możemy to rozumieć? Po co w ogóle nam to jest potrzebne, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa? Wyobraźmy sobie taką erę jeszcze przed cyfryzacją, tak? Mamy przedsiębiorstwo, które produkuje towary, kupuje półprodukty od swoich dostawców, sprzedaje, wysyła, fakturuje klientów, opłaca swoich pracowników i generalnie wykonuje całą masę zarządzania dokumentami, całą masę zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i musi to zostać skoordynowane. System ERP pomaga w tym, tak? System ERP pomaga nam w tym, żeby się to wszystko skoordynować ze sobą, tak żeby na przykład sprzedaż, którą mamy w systemie, była powiązana z tym, jakie mamy zamówienia, tak? Na podstawie zamówień możemy tą sprzedaż zaplanować, możemy zaplanować, jakie potrzebujemy dostawy, na kiedy te dostawy mają do nas dotrzeć, jakich potrzebujemy zasobów ludzkich, jaki magazyn potrzebujemy, jaki sprzęt i całą masę innych wartości, które tworzą nam ten cały proces produkcyjny, tak? Więc system ERP generalnie pomaga nam w zaplanowaniu tego wszystkiego. Wcześniej, kiedy nie było tej epoki cyfryzacji, wszystko to działo się oddzielnie, tak? Więc bardzo ciężko było zaplanować, powiedzmy, przyszłą produkcję w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie przyszłych zamówień i określić, co będzie potrzebne w danym momencie, żeby jakąś konkretną rzecz wyprodukować, tak? Teraz dzięki systemu ERP, w tym SAP, jest to bardzo możliwe. Na przykład, jeżeli klient do nas zgłasza się z reklamacją na podstawie naszej faktury, którą myśmy mu wysłali, jesteśmy w stanie otworzyć, kto tą fakturę wystawił, jaki to był produkt, jaka firma logistyczna to wysyłała,
z jakich półproduktów to było stworzone, kto był dostawcą tego półproduktu i na przykład w ten sposób możemy prześledzić żywot każdego produktu, który w naszej firmie został stworzony. I to nam umożliwia właśnie system ERP, mówiąc tak zupełnie w skrócie. Więc to jest system, który pozwala nam zarządzać zasobami przedsiębiorstwa, zarówno księgowymi, finansowymi, wysyłkowymi, sprzedażowymi, produkcyjnymi, naszymi zasobami ludzkimi i co tylko sobie wymyślimy, tak naprawdę nawet marketingowymi. Dobrze, to poproszę następny slajd. OK, to już powiedziałem, że o systemie ERP, tak? SAP jest, można powiedzieć, najbardziej rozpowszechnionym systemem ERP. Jego historia jest dość ciekawa, ponieważ już ma ponad pół wieku. System SAP powstał w firmie IBM. Pięciu inżynierów w mieście Waldorf, którzy pracowali w IBM-ie, przyszło z propozycją stworzenia takiego systemu ERP. Był to jeden z pierwszych systemów ERP i on miał się tylko zajmować gospodarką magazynową, tak? Czyli żeby było wiadomo, co dane przedsiębiorstwo ma na magazynie, kiedy to jest wydawane, kiedy jest materiał przyjęty na magazyn. I taki prosty program, który miał po prostu zarządzać tym, co jest na magazynie. Tych pięciu inżynierów przekazało ten projekt IBM-owi. IBM uznał go za niepotrzebny. Nie zobaczył w tym żadnej wartości dodanej. Co zrobili ci inżynierzy? Postanowili rzucić pracę i założyć własną firmę o nazwie SAP. Tak samo nazwali ten swój produkt, który stworzyli. Na dzień dzisiejszy firma SAP jest właściwie dwukrotnie większa od IBM-u. Czyli widzimy, jaki błąd popełnili właśnie tutaj zarządzający IBM-em, że nie wykorzystali wiedzy swoich pracowników i pozwolili im odejść. SAP w tej chwili jako firma zatrudnia ponad 100 tysięcy osób na całym świecie. I mówimy tylko o osobach, które zatrudnione są w przedsiębiorstwie SAP. Nie mówimy o osobach, które pracują w tym systemie, bo ich jest wielokrotnie więcej. Skala tego systemu i w ogóle firmy jest naprawdę gigantyczna. Może to być tutaj. OK. S4HANA to jest najnowsza wersja SAP. To jest wersja, która jest dostępna od paru lat. Firmy systematycznie na nią przechodzą. Jest to program komputerowy, jak wiadomo, który właśnie zarządza nam zasobami przedsiębiorstwa. S4HANA składa się z kilku modułów, które zarządzają zasobami w pewnym zasobie, tak? Czyli są od siebie oddzielone modułami. Każdy moduł jest odpowiedzialny za inną sferę, tak? Czyli mamy moduł magazynowy, mamy moduł zarządzania zapasami, planowania produkcji, sprzedaży, księgowości, mają to Państwo wypisane. Czyli tak naprawdę system SAP składa się z kilku oprogramowań, które są ze sobą połączone różnego rodzaju interfejsami pomiędzy nimi i dzięki temu następuje możliwość wymiany informacji. Na przykład jaką mamy wymianę informacji? Tak, mamy na przykład moduł księgowy, finansowy, gdzie mamy wystawione płatności klienta, tak? Ale mamy też moduł sprzedażowy, gdzie odnajdziemy wszystkie informacje na temat sprzedaży, tak? Czyli jeżeli coś było wysłane, sprzedane klientowi, możemy to w bardzo łatwy sposób połączyć z konkretną fakturą, bądź też możemy połączyć to z modułem produkcyjnym, gdzie odnajdziemy, gdzie dany produkt, który jest na fakturze, w jaki sposób został wyprodukowany i z jakich półproduktów. Także musimy wiedzieć, że system SAP jest systemem, który jest stworzony z kilku modułów, które są wzajemnie ze sobą współpracują. I tutaj, tak jak Andrzej powiedział, dzięki temu, że SAP ma kilka modułów, każda firma może wykorzystać albo wszystkie moduły, albo tylko te, które są wymagane. I tutaj kolejną zaletą wdrażania systemu SAP jest to, że firmy, które mają obecnie kilka systemów, jeden do
zarządzania produkcją, jeden do zarządzania jakością, do wystawiania faktur, generowania przelewów. Tak naprawdę te wszystkie systemy są zastępowane systemem SAP. I teraz, gdzie Państwo na co dzień tak naprawdę możecie spotkać system SAP? Jest to przemysł, tak? To jest, chociaż ogólnie można powiedzieć, że SAP-a możemy spotkać wszędzie, tak? W przemyśle jest to na przykład branża automotive. I tutaj codziennie na ulicach spotykamy samochody grupy marki Volkswagen, Audi, Porsche, BMW. BMW ostatnio świętowało 20-lecie współpracy z SAP-em, firma Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, też wszystkie te firmy korzystają z rozwiązań SAP-owych całościowo, tak? Czyli od zarządzania produkcją, po sprzedaż, dystrybucję. Tutaj każdy z tych elementów wykorzystuje narzędzia SAP. Kolejna branża jest to branża lotnicza, czyli tutaj przedstawicielem będzie firma Airbus, Boeing, Lockheed Martin. Lockheed Martin też ostatnio świętował współpracę z SAP-em, też ponad 20 lat współpracują i dodatkowo korzysta już z narzędzi na internet rzeczy, tak, czyli mamy Internet of Things, machine learning, czyli uczenie maszynowe, tak, czyli te nowe technologie, które pojawiają się na rynku, również są implementowane do SAP-a i wykorzystywane w branży, chociażby tak jak powiedziałem, branży lotniczej. Branża konsumencka. Tutaj tak naprawdę wiele firm, które są w Polsce, czy to będzie firma Bosch Siemens Haier, 3M, Autoliv, te wszystkie firmy korzystają właśnie z rozwiązań SAP-owych, tak? Czyli tutaj jakby ten SAP jest praktycznie w większości zakładów produkcyjnych w całej Polsce. Nie mówimy tylko o Dolnym Śląsku, w całej Polsce i na całym świecie, tak? Tak jak dzięki temu, że SAP daje bardzo dużo możliwości, dużo firm na całym świecie korzysta z rozwiązań właśnie SAP-a. Medycyna. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo tak jak Państwo widzicie, mówimy o przemyśle i nagle przechodzimy do medycyny. Coraz więcej szpitali w Niemczech, w Kanadzie, ale również i zaczyna to wchodzić również do Polski, korzysta z rozwiązań SAP-owych. Magazyn leków, tak, czyli zarządzanie magazynem leku, planowaniem operacji, tak, czyli tutaj jakby musimy zaplanować, ile mamy sal operacyjnych, jakie mamy sprzęty, serwisowanie tego sprzętu, utrzymanie tego sprzętu, tak, czyli tutaj dział utrzymania ruchu też tworzy harmonogramy przeglądów, walidacji. To wszystko ma wspierać działania i zarządcze osób, które na przykład zarządzają szpitalami, ale również jakby pracowników produkcji, tak? Czyli bardziej pracownik produkcji skupia się na swojej pracy związanej z produkcją dobrej jakości produktu, tak? Bo większość operacji wykonuje za niego system. Zarządzanie nieruchomościami. Bardzo dużo firm, które zarządza biurowcami, choćby takim, jakim dzisiaj my jesteśmy z Andrzejem, bo jesteśmy u siebie w biurze, jest firma, która zarządza takim biurowcem i ta firma również korzysta z rozwiązań SAP-owych właśnie do zarządzania nieruchomościami, czyli tworzy harmonogramy. Co 5 lat zgodnie z przepisami prawnymi musi być robiony przegląd instalacji elektrycznej. Co roku przegląd wind z całego systemu przeciwpożarowego. Tutaj wszystko to możemy stworzyć w systemie i dzięki temu osoba, która zarządza biurowcem czy dział techniczny, z miesięcznym wyprzedzeniem dostają informacje, tak? W tym miesiącu nadchodzącym, tak? Czy teraz jak mamy marzec, to w kwietniu na przykład należy zrobić przegląd 3 wind i na przykład gaśnic na piętrze 4, 5, 6, tak? To jakby oczywiście wszystko zależy od tego, jak my to właśnie skonfigurujemy i tutaj też jest praca, którą razem z Andrzejem wykonujemy, tak, czyli konfiguracja, czyli klient od nas wymaga pewnych działań, tak, pewnych zasad, które obowiązują u niego w przedsiębiorstwie, w biurowcu czy w jakiejkolwiek innej firmie, tak, i my to konfigurujemy i potem już klient korzysta z tego od strony użytkowej. Dobra luksusowe, tak, na pewno myślę, że głównie panie znają firmę Swarovski, Louis Vuitton, Moët Hennessy, Hugo Boss. Ostatnio Hugo Boss też właśnie przeniósł wszystkie swoje systemy SAP-owe już na chmurę. Tak? O tym będę mówił za chwilę, ale tutaj jak Państwo widzicie,
Zastosowanie SAP-a jest wszędzie. To nie tylko przemysł, ale również branża medyczna, branże farmaceutyczne, tak? Firmy, które produkują leki, też korzystają z rozwiązań SAP-owych i też fabryki mieszczą się we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, jakby w całej Polsce, tak? Więc tutaj rzeczywiście możliwość pracy w SAP-ie jest bardzo duża. SAP jest SAP-em, tak? Jest też bardzo dużo firm, które oferują właśnie współpracę z SAP-em, choćby taka firma, w której my pracujemy, tak? Więc my też uczestniczymy we wdrożeniach u klienta, tak? Plus później przygotowujemy czy to aplikacje, czy jakieś zmiany, które klient później też wykorzystuje. I teraz, jakie mamy rozwiązania systemowe? Tak, bo tak jak razem z Andrzejem powiedzieliśmy i pokazaliśmy Państwu, zastosowań jest bardzo dużo, tak? I mamy dwa tak naprawdę dwie możliwości instalacji systemu. Albo jest to tak zwane on-premise, czyli na serwerze, czyli instalujemy na komputerze, tak jak gry komputerowe, czy tak jak program kalkulacyjny, czy powiedzmy programy biurowe, czyli instalujemy to na komputerze. Ale dodatkowo mamy możliwość instalacji systemu na chmurze. Tak, dzięki temu z każdego miejsca na świecie możemy się połączyć z naszym systemem i zarządzać. Oczywiście są tego plusy i minusy. Bardzo dużym plusem jest to, że czy kadra zarządzająca, czy osoby, które zarządzają daną częścią fabryki, na bieżąco widzą, jakie są wyniki finansowe, jaka jest sprzedaż, jaka jest produkcja i od razu mogą reagować, tak? Jeśli na przykład przychodzą reklamacje, to też możemy od razu to analizować. Tak, możemy też, jakby dzięki rozwiązaniom chmurowym, możemy też instalować aplikacje, czy to na telefonie, czy na tablecie. Czyli w każdym miejscu na świecie, nie mając komputera, możemy korzystać i możemy podglądać wyniki finansowe. Tak jak powiedziałem, są to plusy i minusy, tak? Jak jest wszystko dobrze i zakład produkcyjny pracuje zgodnie z ustaleniami, no to oczywiście wiadomo, wszystko będzie na zielono, wszystkie dane będą na zielono, więc tutaj wszyscy są zadowoleni, tak? Natomiast czasem, jak pojawiają się te problemy, to też system od razu nas o tym informuje, tak? Czy jest problem z dostępnością jakichś materiałów, czy na przykład jest, przedłuża się dostawa, a my nie możemy przez to produkować wyrobu gotowego, który idzie do klienta, tak? Więc tutaj mamy na bieżąco te informacje, więc stąd, tak jak powiedziałem, mamy dwie możliwości i coraz więcej firm korzysta już z tych rozwiązań właśnie na chmurze, czyli mając tylko dostęp do internetu, w każdym miejscu na świecie możemy połączyć się z naszą firmą. I tutaj jest bardzo duża przyszłość, tak? Więc też Państwa zachęcamy, dlatego też mamy to spotkanie nasze. Zachęcamy, żebyście Państwo wybrali właśnie ścieżkę, czy to konsultanta, czy powiedzmy inżyniera SAP, bo tej pracy jest bardzo dużo. I tutaj mamy kontakt też z nową technologią, tak jak machine learning, internet rzeczy, cały business warehouse, business intelligence, czyli gromadzenie danych. I potem system wspomaga, mając te dane, wspomaga sposób zarządzania. Oczywiście decyzję na koniec podejmuje, czy to dyrektor zarządzający, czy kierownik, natomiast tutaj system nas wspomaga tymi danymi, tak? Jakby dużo szybciej dostajemy nasze dane. Powiemy trochę o rynku pracy, bo tutaj, tak jak też Państwo widzicie, mamy dwa rodzaje konsultantów. Jeden to jest konsultant funkcjonalny, czyli to jest osoba, która jedzie od klienta do klienta i wdraża systemy SAP, tak? Dodatkowo mamy konsultanta technicznego. Jest to osoba, która w biurze, w domu siedzi i pomaga klientowi, który już ma wdrożonego SAP, tak? Czyli jeśli pojawiają się jakieś problemy, czy tak jak Andrzej wspomniał, jakieś aktualizacje, upgrade'y systemu, no to tym zajmuje się konsultant techniczny. Teraz, jaką pracę możemy dodatkowo wykonywać? Przede wszystkim jest to programista, tak? Bo SAP daje pewne rozwiązania, natomiast my, jako firma doradczo-konsultingowa, też klientowi możemy zmienić ten system i dostosować go pod jego wymagania. Czyli tutaj jakby mamy programistę. Tak jak już wspomniałem, mamy konsultanta funkcjonalnego, czyli jest to osoba, która służy swoją wiedzą i wsparciem.
Mamy analityka biznesowego. Jest to osoba, która blisko pracuje z klientem i tutaj proponuje klientowi, jakie powinien kupić rozwiązania, jakie powinien wybrać rozwiązania, korzystając, które daje nam SAP, po to, żeby jeszcze bardziej zwiększyć obrót, zarobki, czy optymalizować system klienta. Administrator systemu jest to osoba, która zarządza czy dostępami dla poszczególnych osób, tak? Bo to nie jest tak, że każdy ma dostęp do systemu i może robić, co chce. Właśnie tutaj administratorzy systemu, osoby, które nadają dostępy, wspomagają właśnie tutaj tą pracę i zabezpieczają, żeby osoba, powiedzmy, z działu jakości nie mogła dokonać pewnych rzeczy podczas procesu produkcji. I to samo, osoba z produkcji nie będzie mogła zwolnić wyrobów do sprzedaży, tak, bo trzeba wykonać pewne testy jakościowe. No i mamy architekta. Architekt jest to najwyższe stanowisko, jakie może napełnić w SAP-ie. Jest to osoba, która zajmuje się pełną konfiguracją u klienta, tak? Czyli tutaj jakby cały system jest konfigurowany przez jedną osobę i taką osobą jest architekt. Rodzaje konsultantów. Tak jak wspomniałem, mamy konsultanta funkcjonalnego, technicznego i tutaj te osoby właśnie się dzielą na to, czy jeżdżą i wdrażają klientowi system, czy zajmują się jakby utrzymaniem jego systemu, tak? Czyli tutaj jest bardzo dużo możliwości, aby pracować w SAP-ie. I teraz z naszej strony, jak będziecie Państwo wybierać studia, czy będziecie uczyć się dodatkowych programów, to tutaj zachęcamy Excela i wybór studiów informatycznych właśnie w skupieniu i wybraniu ścieżki konsultanta SAP-a, bo ofert pracy po pierwsze jest bardzo dużo, i też w naszej branży nie możemy narzekać na zarobki, tak? Czyli tutaj z jednej strony my jako konsultanci musimy się rozwijać, bo klienci wymagają od firm coraz lepszych produktów, coraz szybciej chcą je dostarczyć, więc system SAP, zakłady produkcyjne muszą się do tego dostosować. A teraz, żeby się dostosować, muszą wybierać nowe technologie, takie jak machine learning, internet rzeczy, business intelligence, business warehouse, czyli gromadzenie danych i nawet trochę sztucznej inteligencji. Tak? Czyli tutaj te wszystkie tematy, które są w nowych technologiach, my je musimy umieć po to, żeby później klientowi proponować dodatkowe rozwiązania, żeby klient mógł dostosować się do wymagań tak naprawdę nas, konsumentów, tak? Bo to jakby my też powodujemy, że technika idzie do przodu, bo coraz więcej chcemy coraz więcej rzeczy kupować i coraz lepszych rzeczy, tak? Które też mają wspomagać nasze codzienne życie. Jeśli chodzi o taką transformację, bo Andrzej wspomniał, że jest takie coś jak digital transformation, czyli firmy, które chcą wdrożyć SAP-a, to muszą spełnić pewne czynniki, jest 6 takich czynników, to jest jak należy zmienić firmę, jak ją należy zdefiniować po to, aby wdrożyć system SAP. SAP przez to, że jest bardzo duży i wielomodułowy, to też proces wdrożenia trwa od 3 miesięcy do nawet 2, a czasem 5 lat. Tak więc tutaj tej pracy jest dużo, tak jak wspomniałem, tych projektów też jest bardzo dużo, więc tutaj rynek pracy też wymaga od nas, tak jak mówiłem, z jednej strony ciągłego uczenia, ale z drugiej też oferuje nam możliwość wdrażania, poznawania nowych krajów, nowych klientów, nowych ludzi, tak więc tutaj te czynniki, żeby bezproblemowo wdrożyć system, to musimy spełnić tych 6 czynników. Jedno to jest model biznesowy, czyli musimy zebrać, jak wygląda nasza firma i jak chcemy, żeby ona wyglądała, jak możemy ją zoptymalizować, żeby jeszcze lepsze towary dostarczać. Zrozumienie klienta, czyli tutaj musimy zebrać informacje od naszych klientów, co oni oczekują od naszej firmy, jak mamy produkować i co chcieliby, żebyśmy wyprodukowali, żeby od nas kupowali nasze wyroby. I tutaj jednym z najlepszych przykładów jest, jak można zebrać takie informacje od klienta. I tutaj jednym z przykładów jest firma Porsche. Pewnie Państwo znacie markę Porsche. Porsche kiedyś produkowało sportowe samochody. I zadali pytanie swoim klientom, którzy przyjeżdżali do serwisu,
czyli byliby zainteresowani kupnem SUV-a, tak? Czy takiego małego terenowego samochodu. Ponad 90% samych klientów tylko odpowiedziało, że tak. Stąd pojawił się na rynku Porsche Cayenne, później Porsche Macan i to spowodowało, że coraz więcej firm samochodów luksusowych i sportowych też stworzyło SUV-a, bo klienci chętnie kupują takie samochody. No tutaj kolejnym przykładem jest Lamborghini Urus, Bentley, Rolls-Royce też stworzyli właśnie SUV-y. Ostatnio nawet Ferrari zaprezentowało bardziej takiego małego crossovera, tak czy bardziej taki samochód miejski, natomiast to zostało zrobione. Czyli tutaj to zrozumienie klienta i zaspokajanie potrzeb też jest bardzo istotnym czynnikiem. Punkt trzeci, tak, czyli projektowanie produktów, no to tutaj te produkty będziemy właśnie tworzyć, produkować zgodnie z tym, co potrzebuje od nas klient. Realizacja celów, innowacje, optymalizacja. To są punkty, które w momencie, kiedy wdrożymy system albo wiemy, jak go wdrożyć, to powodują, że nasza firma będzie bardziej konkurencyjna, bo mamy rozwiązania SAP-owe i możemy w bardzo łatwy sposób dostosować się do wymagań rynku. I tutaj jednym z przykładów też już firmy, która ma wdrożonego SAP-a, to jest firma Ferrari. Jak pewnie Państwo pamiętacie, jakiś czas temu była pandemia i dzięki temu, że Ferrari miało rozwiązania SAP-owe, tak jakby korzystali z SAP-a, to w bardzo łatwy sposób byli w stanie przestawić 3 swoje linie produkcyjne na produkcję respiratorów, tak? Czyli z jednej strony technologia pozwalała, bo mieli nowoczesne linie produkcyjne, ale z drugiej strony bardzo łatwo to było zmienić w systemie, tak jakby wszystko ustawić i skonfigurować. Więc to jest jakby też bardzo duży czynnik tego, że firmy decydują się na rozwiązania SAP-owe, no a przez to, że jest dużo wymagań klientów, no to my też z Andrzejem mamy pracę. Jeśli chodzi o sam proces wdrożenia, to on trwa, tak jak wspomniałem, od 3 miesięcy do 2-5 lat. To wszystko zależy oczywiście od wielkości firmy, ale mamy 6 takich faz, tak? Czyli w momencie, kiedy firma decyduje się na wdrożenie systemu, mamy pewne fazy, przez które przechodzimy, po to, żeby klient mógł korzystać z rozwiązań SAP-owych, tak? Mamy fazę discover, czyli to jest faza poznania. Tutaj klient decyduje, że będzie chciał wdrożyć system SAP, ma na to pieniądze i ma odpowiedni zasób ludzi, tak? Czyli też jego pracownicy będą zaangażowani w proces wdrażania. Wybierana jest firma, taka jak nasza, żeby wdrożyć system SAP klientowi. Następnie mamy fazę prepare, czyli fazę przygotowania. Tutaj my spotykamy się z klientem, ustalamy cały plan, harmonogram, kto będzie uczestniczył w takim projekcie, jakie są wymagania klienta, jak wygląda firma klienta, bo my musimy jakby wszystko wiedzieć po to, żeby wdrożyć odpowiednie rozwiązania i zaproponować odpowiednie rozwiązania, które dostarcza SAP, tak, żeby jak najlepiej wykorzystać te możliwości, które oferuje SAP, po to, aby nasz klient więcej zarabiał, bo dostarczał lepsze produkty. W fazie explore, tak, czyli w fazie takiej eksploracji, my szkolimy pracowników i testujemy system, czyli przygotowujemy wszystkie dane ze starych systemów na nowe, tak? Czyli to, co robimy, to, co później pracownicy będą robić w SAP-ie. Robimy testy, piszemy tak zwane przypadki testowe, czyli my musimy przetestować cały proces produkcji i ten dobry, i ten zły, bo wiadomo, że zakładamy, że wszyscy chcielibyśmy funkcjonować w świecie idealnym, czyli otrzymujemy surowce od naszego dostawcy, testujemy przez dział jakości, produkty wszystkie są zgodne, produkujemy, potem znowu testujemy już wyrób gotowy, pakujemy, sprzedajemy, wysyłamy to do klienta, klient płaci nam za produkt, tak? Ale niestety czasem produkty albo są złe, w sensie niezgodne, nie przeszły testów jakościowych, albo na przykład uszkodzone, więc wtedy musimy wystawić reklamację. Więc my to wszystko musimy w tym systemie przetestować, żeby sprawdzić wszystko, co robi klient, tak, i odwzorowujemy te sytuacje, tak, czyli może być reklamacja, może czasem się zdarzyć, że klient będzie musiał
wycofać z rynku jakieś produkty. Pewnie nieraz Państwo słyszeliście, że jakaś firma, czy to farmaceutyczna, czy produkcyjna, produkująca też zabawki, musiała wycofać wszystkie produkty z rynku, bo się okazały niewłaściwe, tak? Nie spełniały pewnych norm, czy to jakościowych, czy bezpieczeństwa, więc my tutaj w systemie też to testujemy, tak? Więc to jakby zabiera bardzo dużo czasu, ale dzięki temu my jesteśmy pewni, że wszystko, co klient produkuje, pracuje i jak pracuje, sposób, w jaki pracuje, będzie odwzorowane w systemie, tak? Czyli w momencie, kiedy my wykonujemy testy, testy, jeszcze raz testy i te testy przejdziemy zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przechodzimy już do fazy realize, czyli realizacji. I tutaj mamy różnego typu środowiska testowe, bo to nie jest tak, że od razu wszystkie dane są u klienta i klient może rozpocząć produkcję. Bo to mamy właśnie systemy testowe, żeby przetestować, czy klient dostarczył wszystkie dane, czy są wszystkie materiały, czy materiały opakowaniowe, ulotki, to wszystko my musimy przenieść do systemu, tak, ze starych systemów na nowe. I teraz w momencie, kiedy my już przeszkoliliśmy ludzi, jesteśmy gotowi, przenosimy wszystkie dane na produkcję, tak? To są dane, z których klient będzie korzystał na co dzień, w trakcie procesu na przykład produkcyjnego, jeśli mówimy o zakładzie produkcyjnym. I ta faza właśnie deploy i później faza run, to jest faza deploy, czyli ta ostatnia, czyli jakby faza wdrożenia, to są ostatnie weryfikacje, czy wszystkie ustawienia w systemie są zgodne z oczekiwaniami klienta, są przetestowane. Jeśli są, to na drugi dzień dyrektor zakładu produkcyjnego przychodzi z takim zielonym przyciskiem i mówi: ruszamy, tak? Czyli stare systemy są wyłączone, działa już SAP i rozpoczynamy cały proces produkcji. I teraz, jeśli jest to mały zakład produkcyjny, to uruchamiamy całą produkcję. Natomiast jeśli jest to zakład produkcyjny, który ma 35 linii produkcyjnych, bo takie wdrożenia też się zdarzają, to my uruchamiamy to po kolei. To nie jest tak, że uruchamiamy wszystkie 35 linii produkcyjnych na raz, bo nie starczyłoby tylu osób wsparcia, więc uruchamiamy na początku dwie linie produkcyjne i każdego dnia zwiększamy tą ilość, każdego dnia, czy powiedzmy każdej zmiany, bo czasem są zakłady produkcyjne, które pracują 3 dni, 3 zmiany, tak, czyli 24 godziny na dobę, więc my powoli to zwiększamy. Dlatego to jakby w bardzo krótkim, jakby bardzo skróciliśmy Państwu jakby cały proces wdrożenia, bo o tym można byłoby mówić i mówić. Natomiast jak Państwo widzicie i też staraliśmy się Państwu pokazać, są różne możliwości. I dodatkowo przez to, że bardzo dużo my testujemy, kontaktujemy się z klientem, no to też po godzinach pracy, tak? Czyli powiedzmy pracujemy od godziny 8 do 18 u klienta, tak, czy powiedzmy od 8 do 16, to popołudnia mamy też wolne. Teraz jak gdzieś jedziemy do klienta na projekt, no to może zdarzyć się taka sytuacja, że wieczór mamy wolny, to albo możemy pójść sobie pozwiedzać jakieś miasto, pójść na mecz, czy pójść na jakiś koncert, tak? Czyli to nie jest tak, że 24 godziny na dobę żyjemy tylko pracą, ale to jest zaleta właśnie konsultanta wdrożeniowego, czyli jest na wdrożeniu, czyli jakby ma pewność, że będzie około 2 lat u tego klienta, to nie jest tak, że my stale u niego jesteśmy, tylko jakby lecimy raz na jakiś czas. Natomiast tutaj rzeczywiście są bardzo duże możliwości, bo jak my wdrożymy system, to potem my musimy zająć się utrzymaniem tego systemu, czyli jakby ten system musi działać, musimy robić aktualizacje, upgrade'y, klient na przykład może będzie chciał dodatkowych funkcji, no to my też z Andrzejem i naszymi kolegami, koleżankami z działu też to klientowi dostarczamy, tak? Czyli tutaj to nie jest tak, że tylko wdrażamy i sobie idziemy, ale jakby cały czas my mamy kontakt z klientem, cały czas są jakieś zmiany, klient od nas czegoś wymaga. Także tutaj rzeczywiście z naszej strony ja swoją pracę bardzo lubię. Tak, Andrzej też. Więc tutaj naprawdę jest duża przyszłość i też Państwa bardzo zachęcamy, abyście pomyśleli. Wiem, że może jeszcze macie troszkę czasu ze względu na swój wiek, natomiast warto pomyśleć i my tutaj bardzo zachęcamy, abyście Państwo wybrali ścieżkę konsultanta SAP-a, czy to funkcjonalnego, czy technicznego, to już jakby zależy to od Państwa, Państwa preferencji, ale tutaj gorąco zachęcamy również do nauki, bo dzięki temu, że myśmy się tego systemu nauczyli,
dodatkowo, tak jak też Państwu mówiliśmy, możemy tą naszą wiedzę przekazywać studentom, tak? Czyli tutaj możemy, ktoś nas kiedyś nauczył tego systemu, nabraliśmy doświadczenia, no i teraz my tą wiedzę też przekazujemy innym, co też próbowaliśmy Państwu pokazać dzisiaj. Tylko jedną rzecz chciałem jeszcze dodać z Państwa perspektywy, bo wiadomo, jakby ścieżkę zawodową ciężko jest jakby zaplanować już na tym etapie, ale jest jedna rzecz, którą Państwo na pewno mogą już zrobić, która w pracy konsultanta wydaje mi się, że jest konieczna, czyli dobra znajomość języka angielskiego. Tak naprawdę, jeżeli Państwo mogą poświęcić czas na dobrą znajomość angielskiego, to z pracą w SAP-ie, praca SAP-a niestety w SAP-ie wymaga tej znajomości, a jeżeli Państwo do tego dołożą jakiś język inny, powiedzmy niemiecki, francuski, włoski, cokolwiek, to też będzie bardzo duży plus w tej pracy, bo jednak praca konsultanta wymaga sporej interakcji z drugim człowiekiem. Projekty wyglądają w ten sposób, że właściwie w większości są to projekty międzynarodowe, więc ten angielski jest nieodzowny, więc zachęcam Państwa do nauki języka angielskiego. Jakby Państwu jeszcze udało się nauczyć w sposób przynajmniej jakiejś znajomości takiej podstawowej, inny język, to też to jest duży, duży benefit. To tak z mojej strony.